mówi się, że są samochody, są super samochody i jest Audi RS6. W dzisiejszym filmie mam wielką przyjemność przedstawić Wam Audi RS6 C6 z 2008 roku, która nie jest seryjnym samochodem. W serii ten samochód bije wszystkie auta swojej klasy na głowę, a w dzisiejszym filmie mamy do czynienia z jeszcze mocniejszym egzemplarzem. 1040 koni mechanicznych i 1500 momentu obrotowego. To jest maksymalna wartość, którą można uzyskać z tego samochodu, wyciągnąć z tego silnika. Wszelkie możliwe dołożone systemy chłodzenia, chłodzenie skrzyni, dołożony wtrysk metanu, wtrysk nitro oczywiście. To wszystko powoduje, że ten samochód gniecie w fotel kierowcę, pasażera, pasażerów z tyłu i wszystkich innych na drodze. Ci, którzy oglądają program High Five, wiedzą na pewno, że kilka miesięcy temu powstał film Uber w BMW M2. Jednym z pasażerów był Adam. Zapraszam Adama, ponieważ spotkaliśmy się dzisiaj. Cześć. I dzięki Adamowi mamy przyjemność zobaczyć, przejechać się, przetestować, poznać Audi RS6. Dziękuję Ci bardzo z tego miejsca. Ja tak pomyślałem, że po prostu przyda Ci się to auto do programu, bo myślę, że ten smog, diabeł, nie wiem jak go nawet nazwać. Potężny samochód. Przyda Ci się na pewno do programu i mam nadzieję, że sprawi Ci przede wszystkim przyjemność i widzom. Bardzo Ci dziękuję w ogóle za pomysł. Jakby my już za kamerą rozmawialiśmy o tym, ale bardzo fajna historia się wytworzyła. Tutaj przez przypadkowe spotkania doszło do tego, że Adam stał się tak naprawdę częścią programu. Bardzo Ci dziękuję za to. Może przejdźmy do samochodu. Przejdziesz ze mną? Zobaczmy razem, co tam siedzi. Generalnie już troszeczkę się dowiedzieliśmy, co tam w trawie piszczy. Może zacznijmy od środka. W środku nie za wiele się zmieniło. Całe wyposażenie jak z RS6 fabrycznego. Jedyna taka istotna zmiana to są takie dwa magiczne przyciski, o których za chwilę Wam powiem i które Wam pokażę, do czego działają. Bo tutaj tworzy się tak naprawdę cała magia. Przejedziemy się może potem jakąś autostradową drogą, żeby zobaczyć możliwości tego samochodu. Nigdy nie jeździłem tak mocnym samochodem i jestem bardzo ciekawy, jakie wrażenia wywołają na mnie, na Tobie też, bo... No na pewno, ja też nie jeździłem nigdy. Ostatnio w BMW M2 jeździliśmy, więc tak. Tutaj troszeczkę przepaść, można powiedzieć, trzy razy większa moc. Miejmy nadzieję, że się nie zabijemy. Ale powiedziałem Wam o tych przyciskach, więc wyjdźmy i zobaczmy, o co w ogóle tu chodzi. Przejdźmy do tyłu zatem. Zwykle przedstawienie samochodu zaczyna się od maski, od otwarcia, pokazania silnika. W RS6 jest na odwrót, to znaczy najciekawsze w tym egzemplarzu RS6 dzieje się tutaj. Czyli oprócz tego, że bagażnik jest bardzo duży i w trzy osoby do Norwegii sobie wyjedziecie, śpiąc w samochodzie, to macie tutaj taką dziwną, białą maszynę. Tutaj mamy zbiornik na alkohol metynowy z wodą zmieszany. W tej Norwegii, jak będziecie sobie podróżować i będziecie trochę spragnieni, można się napić. To, co jest jeszcze ciekawsze, to, że tutaj mamy taki ukryty, można powiedzieć, schowek. Tak jak taka, wiecie, szafa Harry'ego Pottera. Srebrny zbiorniczek, to jest zbiornik na paliwo. 5-litrowy, można też na 1/4 mili, jak ktoś się ściga do odciążenia samochodu, wykorzystać to, żeby tu było paliwo, a w zbiorniku, żeby było po prostu mniej. Wtedy samochód jest lżejszy. Oprócz tego, patrzcie, co tu białego mamy. Takie butle kojarzycie na pewno z AMG GTR Drifta, ale tutaj jest pojedyncza butla z układem nitro. Mimo wszystko nie podpuszczajcie mnie, nie będziemy tego sprawdzać. Ten samochód ma teraz prawie 1000 koni i to nam w zupełności wystarczy. Boję się dokładać kolejne kilkadziesiąt, bo ta butla dodaje kilkadziesiąt koni więcej. Wykorzystywana na 1/4. Ja chcę jeszcze żyć, mam dla kogo żyć, dlatego zamykamy, zostawiamy to, zasuwamy. I to by było na tyle. Jeszcze możemy tutaj zajrzeć, pod bagażnik można powiedzieć. Mamy karbonowy dyfuzor, no i 3-calowy wydech na przelocie. Jak widzicie, nawet jadąc za tym samochodem, za tym bolidem, wiecie, że coś jest na rzeczy, ponieważ samochód był tuningowany. No i co? Przejdziemy do meritum, to znaczy do tego, co się dzieje pod maską. Chociaż ja zawsze lubię najbardziej jeździć samochodami i to Wam najczęściej pokazuję, to jednak w tym samochodzie nieotwarcie maski byłoby grzechem. Tu macie wtrysk benzyny i podtlenku azotu. Na górze jeszcze
tutaj dochodzi wtrysk metanu. Jeszcze jedna ważna rzecz, której nie sposób pominąć przy tym egzemplarzu, to są hamulce. Ośmiotłoczkowe, ceramiczne. Wielka, wielka tarcza, naprawdę jak spód do pizzy. 42 cm średnicy. RS6 już odpalona. Położę mikrofon mniej więcej metr, półtora metra od rur. I poproszę, żeby leciutko dodać gazu, tak 3000 obrotów. To jest najmocniejsze auto, jakie kiedykolwiek zobaczyliście na kanale High Five, w programie High Five. Dobra. Nie, tak nie chcemy. Na spokojnie. Ja pierdziele! Gaz na połowę, to jest w połowie gaz. Ja się boję cały gaz wcisnąć. Znaczy, będziemy próbować wyjeżdżać. Tyle. Myszka ławę. Po kontroli trakcji wszystko masz, to wiesz. Ona niby to trochę ogranicza. Ja pierdziele! Powiem ci tak. Nie wiem, czy był samochód, którego w pierwszych minutach tak bardzo się bałem prowadzić. Leciutko pedał. O, w dupę! O, w dupę! To było mocne. I to właśnie jeszcze, bo co innego jak startujesz od zera, co innego jak masz turbinę rozpędzoną i otworzysz przepustnicę, to wtedy od razu i wstaje. No dobra. Teraz na zakręcie może nie, ale zaraz wyjdę z zakrętu. Już wciskasz do końca. Jest wolniejsza. Jest wolniejsza. Wow! 2000, 3000 i but. Wow, panie, ale to gniecie. Mało w którym aucie zasycha mi w ustach od stresu, który wywołany jest, spowodowany jest tym, że kierowca liczy się z mocą, która siedzi, drzemie pod pedałem. A przypomnijmy, że to nie jest doładowany samochód z nitro. To jest około 900 koni teraz. Słuchajcie, gwoli ścisłości dla wszystkich niedowiarków. Na samym paliwie wykres z hamowni, bez nitro, bez żadnych wspomagaczy tak zwanych. Ostatni pomiar mocy według normy 886 koni mechanicznych, czyli tyle mniej więcej jest w trakcie mojej jazdy. 880, 900, jak troszeczkę się nagrzeje, no to chłodzenie jest mniejsze, więc będzie pewnie około 850. I tak to wygląda. I ponad 1000 newtonów. Pięknie, piękny wykres. Mógłbym sobie w ramkę oprawić w domu. Warto jest wspomnieć też, że w tym modelu bardzo duże znaczenie ma to, w którym momencie jazdy przyspieszasz. To znaczy, czy to jest na początku, tuż po wyjeździe z garażu, jak samochód jest chłodny, schłodzony, to tutaj mamy już trochę jadę, więc ta moc spadła. Ale nadal to gniecie, no tak jak teraz widzicie. I ten samochód ma od 4000, taki boost, takie pierdzielnięcie. A z tego co słyszałem, RS6 trafia do Sportsmile i tam będzie jeszcze bardziej modyfikowana. Będzie, z tego co pamiętam, wydech zmieniony. Będzie strzelał z wydechu, ale tak fajnie strzelał, tak smacznie, ze smakiem. Oprócz tego będą podniesione niuty, no i będą na niższych obrotach łapane te newtonometry. Moc będzie od 3000 newta. Ja pierdziele, to jest niesamowite przyspieszenie. 20 na godzinę. Do 7200 obrotów kręci się obrotomierz. On się tak zbiera na tym pierwszym biegu, zbiera, bo tu z procedury nie ruszam teraz. Zbiera się, no i jestem w stanie stwierdzić, że 100-200 będzie miał w granicach 5. Ciężko tak powiedzieć na oko, ale chodzi mi o to, że to jest 5-5,5 sekundy. Pięknie, piękna sprawa. Aż się wzruszyłem. To jest masakryczne przyspieszenie, porównywalne z naprawdę
najlepszymi superkarami, jak Aventador czy 488 GTB na przykład. A teraz sprawdzimy, jak Audi RS6 wypadnie na tle najmocniejszej, jednej z najmocniejszych hulajnóg na świecie, dostępnych na rynku, czyli Stacklife X9. Zobaczymy przyspieszenie i zmierzymy się w wyścigu. Jestem ciekawy, czy hulajnoga elektryczna da radę takiemu potężnemu potworowi. Zobaczmy to. Na trzeci klakson. To nie miało sensu, żeby rozpędzać się nawet do 100 na godzinę. To jest bardzo mocna hulajnoga, ale RS6, no, szapowa. Na pierwszych metrach jednak wyprzedziłem Audi RS6. Lepszy start miałem. No ale jednak, co benzynka, to benzynka. Co nitro, to nitro. Jedziemy dalej. Sprawdźmy przyspieszenie od zera. Ja ci pokażę, jak wbija w fotel podczas jazdy na rolce, bo tak to on się rozpędza bardzo łagodnie, żeby nie zerwać tego wszystkiego. Ja pindolę, normalnie tak cię wbija, wiesz. Aż bebechy przekręca. Tak. Na pewno nie można tutaj po dobrym posiłku i z lodami zbitą śmietaną lepiej nie wsiadać. Stawia ten samochód bokiem przy napędzie quattro. To jest niesamowite też. Chyba nie czuć, jak zrywa oponę. Zrywa trakcję do 3-cyfrowych prędkości. Mówię to totalnie poważnie, że jestem tym zaskoczony, bo to jest napęd quattro. Znowu. Wiesz, czego żałuję? Że nie mieszkał koło granicy niemieckiej. Bo no, to pokazał, pokazalibyśmy, co ten samochód potrafi na autostradzie. Ale no, chyba i tak nie był zły materiał, co? Podobało się? Świetne. Ciężko go utrzymać, naprawdę ciężko. No, tak czuć, jakby po prostu on przód się podnosił. No, jak w samolocie takie uczucie. A mimo wszystko zawieszenie komfortu, no to taki, no, jedziemy na ryby. Te auto, no to jest naprawdę potwór. Masakryczny. Bestia taka prawdziwa, gdzie tak właściwie jak jedziesz obok, nie, to takie rodzinne auto, kombi, wiesz, tam wrzucisz wózek, nie. No tak to wygląda, z zewnątrz. W środku potwór. Ale patrz w ogóle jaka śmieszna sytuacja wyszła. Spotkaliśmy się zupełnie przypadkiem, wyszło z tego to, że 2 miesiące później jeżdżę ogarnięty przez ciebie RS6. No widzisz, to taka fajna znajomość, no czasami tak bywa, że bardzo ci dziękuję za to. No ja tobie dziękuję, no bo wiadomo, no tworzymy coś razem i jest fajnie. No. I pasy są? Są! Patrzcie, jak się zapinają. Zapinają się całkowicie. O panie! Bardzo ci dziękuję za pomoc w realizacji tego materiału. Ja również. Bardzo się wstydzę za swoją konsystencję nie rąk. Nie mam się, ja mam tak samo. Przepraszam cię, po takim samochodzie... się tak. Po takim samochodzie nie da rady inaczej. Kończymy na dzisiaj. Adam, bardzo ci dziękuję za całą pomoc w realizacji tego materiału. No nie ma za co. Super było się spotkać. Jeszcze mam dla ciebie taką małą rzecz, taką niespodziankę. Może by się udało zrobić odcinek na Uberze? Z Audi RS6? Nie. Zupełnie innym samochodem. A z jakim? Białym Benkiem. Z tym, co stoi za nami? Tak, z tym, co stoi za nami. Czerwone wnętrze. Czerwone wnętrze. Chodźcie, zobaczycie. Wypas, full skóra, czerwona. Dajcie znać w komentarzu, czy chcielibyście zobaczyć taki film z Bentleyem. Jeszcze raz ci dziękuję za całą pomoc. Zapraszamy do subskrypcji kanału Adama, Travel Amigos. Travel Amigos, jak najbardziej. Żegnajcie się, pamiętajcie też o subskrypcji High Five, bo to głupie, no ale ważne. Trzymajcie się, do następnego, pa.